Pora już na czwarty etap, przedostatni naszego zadania. Dzielna drużyna dociera na miejsce. Zobaczmy, jaki budynek musimy sprawdzić. Całkiem spory. Jak widzimy, nowe wnętrza. Takich jeszcze wcześniej nie było. Wygląda to jak jakieś biuro, może jakaś szkoła. I zobaczmy, jacy przeciwnicy się tu będą czaić. Kretoszczury. Biorąc pod uwagę nasze wyposażenie, tutaj nie powinno być absolutnie żadnych problemów, co zresztą mieliście okazję zobaczyć. Idziemy dalej. O, teraz karaluchy. Spodziewam się powtórki. Ciekawe, czy trafimy tutaj na jakiś bardziej zacięty opór, zaciekły. Nie wiem, jak powinno się mówić. Pierwsza kondygnacja niemal cała zbadana. Problemów większych nie było. Pojedziemy sobie najpierw na dół. Tutaj mamy jeden poziom piwnicy. A potem jedziemy na górę. Znowu karaluchy. Jeden z naszych bohaterów nie zdążył nawet wystrzelić. Tu zupełnie pusto. Oj, pomyliłem się. Jest jedna skrytka, jedno pudełko. Mam nadzieję, że nie zapomnę o nim wracając. Druga atomówka zakończyła sprawę. Tu już widzę pudełeczko. O, skorpiony, czyli nieco bardziej wymagający przeciwnicy. Ale dla naszej drużyny nawet i one nie stanowiły przeszkody. Dwa kolejne. Jak na razie nie ma bossów. Już padły. Okej. Ja nie będę narzekał. Tutaj była ta skrytka, to pudełeczko. Cały czas są jakieś problemy z teksturami wnętrza. Nie znalazłem jeszcze rozwiązania, jak sobie poradzić z tym problemem. Jeśli oczywiście mielibyście jakieś sugestie, to zapraszam do komentowania, choć zobaczycie ten materiał prawdopodobnie już na sam koniec tej przygody, ale w przyszłości może takie problemy nie będą już występowały. Oddaję wam zatem komentarze do dyspozycji, a my walczymy z kolejnymi skorpionami, tym razem sztuk 3. No. Profesjonalnie wykończone. I wydawałoby się, że taki duży budynek, ale oczyszczanie go idzie całkiem sprawnie. Mamy pierwsze wyzwanie przed nami, bossa. Czy ja coś mówiłem o jakimś wyzwaniu? Trochę się pospieszyłem, nawet nie zdążyło HP zejść z naszych bohaterów. Tej opcji nie da się wybrać. Być może, ale nie będę ryzykował. Ja sobie wybiorę po prostu opcję numer 1. Dowiadujemy się od tej sympatycznej dziewczyny, że osoba, której szukamy, znajduje się w fabryce Nuka-Coli. I to najprawdopodobniej tam trafimy dla was za chwilę, a dla mnie za kilkanaście godzin.
kiedy to moi bohaterowie wrócą do krypty, oddadzą to, co zebrali i wyruszą w dalszą drogę. Nim to się stanie, pokonajmy jeszcze kilka rad skorpionów. Widzicie, nawet niezbyt duże ilości kapsli podczas tych misji się znajduje. Widocznie jest ona dość prosta. Kolejne pomieszczenie oczyszczone. Może się wydawać, że to jest aż zbyt proste. Jeszcze chyba dwa pomieszczenia. I ostatnie. Krety czy skorpiony? Skorpiony. Wydawałoby się, że nieco bardziej wytrzymałe, ale nie sprawiły najmniejszych trudności naszym bohaterom, którzy za chwilę udadzą się w drogę powrotną, a was już teraz zapraszam do ostatniej części naszej przygody. A to ostatni etap misji ratunkowej. Tym razem musimy odbić Bottle and Cappy i Cappy, tak powinienem powiedzieć, z rąk Ridersu. Pomieszczenie niezbyt duże. Nie spodziewam się, tak jak i poprzednio, jakiegoś większego oporu. Zobaczymy, czy poza Ridersami będą tu jeszcze jakieś stwory spustkowi. Zaczynamy od ataku karaluchów. Już chciałem mówić, że chyba jakieś bardziej wytrzymałe, ale po prostu Russell nie zdążył oddać strzału i odpowiednio szybko się ustawić. Mamy Ridersów. Pierwszy już dostał w locie. I seria z grubasów zakończa ten pojedynek. Ruszamy dalej. Jeśli dobrze tłumaczę, to uratować musimy buteleczkę i kapselka. Kompletnie nie wiem, czego się tutaj spodziewać. Czy będą to jakieś roboty, czy po prostu imiona jakichś mieszkańców. Harry z bardzo dużym poziomem agility strzela na tyle szybko, że niektóre atomówki trafiają po prostu w podłogę. Tu nic nie ma. Tu Ridersi. Na koniec spodziewam się walki z jakimś bossem, z jakimś szefem Ridersów. Czy tak się stanie? Podejrzewam, że zobaczymy. Dowiemy się tego za chwilę. Jeszcze trzy kondygnacje. No będziemy je oczywiście sprawdzać. Po kolei. Myślałem, że coś tu wyskoczy. Bardzo słabą broń tutaj znajdujemy. Mam nadzieję, że w pozostałych zadaniach, które również zamierzam wam pokazać w podobnym do tego materiale, będą obfitowały w jakieś ciekawsze znaleziska.
jeszcze dwa piętra. I zobaczymy, kim bądź czym są buteleczka i kapselek. Jest chyba szef Ridersu. I czeka nas walka. Sądząc po pierwszym strzale, ten przeciwnik ma dość sporo HP, ale dosłownie za chwilę powinien paść. Tak też się dzieje. Zadanie oczywiście trwa nadal. Przypomnę wam, że naszym celem jest uratowanie zakładników. Czy są to zakładnicy, czy są to przedmioty w dalszym ciągu? Nie wiem. O, coś mamy. Niestety błąd tekstury. Jest buteleczka i kapselek. Szczerze mówiąc, takiego finału się nie spodziewałem. Mamy dwie butelki Nuka-Coli. Zadanie wypełnione. My oczywiście sprawdźmy sobie jeszcze pozostałe pomieszczenia. No, szkoda, że występuje ten błąd tekstury. Musicie mi to wybaczyć, ale takich, nie wiem, znalezisk to nawet ja się nie spodziewałem. Mamy buteleczkę i kapselka. Cały czas problem z teksturą. Ostatni pokoik. No, trzeba było się trochę nakombinować. I cóż, kończymy materiał. Jeśli i was zaskoczyło to, kim, a w zasadzie czym są buteleczka i kapselek, zostawcie łapkę oceniającą ten film. Podzielcie się również swoją opinią w komentarzu na temat tego typu materiałów prezentujących grę Fallout Shelter. Jeśli chcielibyście, aby nie skupić się na samej krypcie, tylko właśnie na misjach, poinformujcie mnie o tym. Ja postaram się robić takie materiały, które przede wszystkim wy będziecie chcieli oglądać. A w tym to tyle. Żegnam się z wami. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnych odsłonach gry Fallout Shelter. Trzymajcie się, cześć!